Jak Wikipedia zmienia świat? Rozmowy o największej encyklopedii w historii. Jak Wikipedia zmienia świat? Kolejny odcinek naszego podcastu. Dziś do mikrofonu zaprosiłem Dariusza Jemielniaka, profesora Dariusza Jemielniaka. Już rozmawialiśmy z Darkiem jakiś czas temu, ale dzisiaj mamy temat, który dotyczy nie tylko Wikipedii, ale dotyczy całego internetu i myślę, że każdy użytkownik forum internetowego, Facebooka z nim się spotkał. Mianowicie są to głównie trolle internetowe, ale również hakerzy. Są też inne manipulacje, które w sieci stają się normą. Jak Wikipedia pozostaje odporna na to? To jest bardzo trudny temat, powiem ci szczerze, i sam w pracy badawczej w tej chwili zajmuję się właśnie zwalczaniem dezinformacji, wykrywaniem dezinformacji. Mam takie trzy duże projekty badawcze na ten temat. No i także uważam, że jest to jedno z największych wyzwań dla ruchu Wikimedia w ogóle. To jedna z rzeczy, które tak naprawdę uważam za jedna z trzech postulatów, ponieważ teraz kandyduję do Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia, to jest jedna z trzech rzeczy, które wymieniam jako właśnie najważniejsze wyzwanie. Jak sobie radzić z dezinformacją, także z trollingiem oczywiście, czyli z ludźmi, którzy nas próbują jakoś tam zwyczajnie obrazić, wywołać u nas reakcję emocjonalną, ale przede wszystkim z dezinformacją. I powiem tak, Wikimedia nie ma się czego wstydzić. Jak porównamy ruch wikimedyczny, Wikipedię, do Facebooka, Twittera, Reddita, YouTube'a, to naprawdę uważam, że jesteśmy o co najmniej generację do przodu względem tych technologii, dlatego że na Wikipedii, w ogóle na projektach Wikimedia, mamy bardzo dobrze rozwinięte systemy zapobiegania tego rodzaju problemowi jak dezinformacja społecznie. No to jakie są to systemy właśnie? To, co zrobiliśmy dobrze, to że z jednej strony pozwalamy ludziom właściwie z marszu edytować, czyli nie mamy dużego progu wejścia, bo gdyby się próg wejścia udało wysoki, to łatwo zwalczać dezinformację, ale to już wtedy niestety powoduje, że jest mały dostęp. Natomiast w ruchu Wikimedia mamy dostęp powszechny, ale mamy dość dobre gradacje, czyli jeżeli ktoś jest nowicjuszem, nowicjuszką, to edycje tej osoby często będą przez innych obserwowane. Następnie, jeżeli ktoś będzie coś dodawał, wymagamy, żeby dodawał źródło i żeby to było źródło wiarygodne. W związku z czym już z samego mechanizmu, z samych oczekiwań tego, co na Wikipedii czy na innych projektach Wikimedia dodać można, mamy to, że większość informacji czysto dezinformacyjnych tak łatwo nie przejdzie, bo wiemy, że źródło musi być wiarygodne i wiemy, że musi być w ogóle źródło podane. Ponadto kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, to że używamy różnego rodzaju mechanizmów wykrywania potencjalnych zagrożeń dezinformacyjnych w postaci na przykład właśnie troszkę podejrzanych kont, czy troszkę podejrzanych trajektorii edycji, bo już trzeba pamiętać, że w tej chwili w Fundacji Wikimedia jest prężny, nieduży, ale jest już całkiem rozwinięty dział machine learning, czyli uczenia maszynowego, którym także tego rodzaju rzeczy się właśnie robi, czyli stara się wykrywać wzorce zachowań dezinformacyjnych. Tylko że trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że o ile z dezinformacją w postaci jednego człowieczka możemy sobie poradzić, to będziemy mieli do czynienia z narastającym problemem, dlatego że mamy dezinformację korporacyjną, czyli różnego rodzaju firmy próbują wciskać nam kit, ubarwiać to, co robią, przedstawiać się w super pozytywnym świetle, to też jest dezinformacja, a mamy także dezinformację polityczną, dezinformację ekonomiczną ze strony nawet reżimów totalitarnych, bo proszę pamiętać, że przecież na projektach Fundacji Wikimedia mamy także informacje dotyczące świata polityki, świata gospodarki i dla reżimów totalitarnych to jest bardzo ważna rzecz. Jak oni wypadają, zdają sobie sprawę z tego, że to, co jest na Wikipedii, to jest bardzo często informacja, która idzie w świat, w związku z czym będą próbowali się tam wybielać, poprawiać i jak się da duży budżet, czyli jeśli ktoś, taki reżim totalitarny zatrudni, nie wiem, 100 osób, które się super wyszkolą, będą świetnie znały reguły tego, co można, czego nie można. Staną się fantastycznymi wikipedystami, jednym słowem. Tak, ale z jednej strony, powiedzmy, w 90% swojej działalności będą świetnymi wikipedystami, wikipedystkami, ale w tych 10%, które sobie zostawią, będą już siali dezinformację albo będą po prostu umieszczali selektywnie bardzo informacje na temat tego, co im mocodawca kazał.
I tutaj sztuczna inteligencja to załatwi? Tego bym nie powiedział. Sztuczna inteligencja lepiej sobie poradzi właśnie z tymi prostymi przypadkami. Natomiast dla osób, które mają duży poziom wyszkolenia, są świetnie przygotowane i, no, i mają dużo czasu, myślę, że tutaj kontrola społeczności jest nieodzowna. I wydaje mi się, że bez troszkę pójścia jeszcze dalej niż to, co mamy, czyli bez stworzenia specyficznych sposobów radzenia sobie z dezinformacją właśnie tego typu, czyli zaawansowaną, będzie nam trudno. Bo zauważ na przykład, że w tej chwili mamy dużą kontrolę na poziomie projektu. Mam różnego rodzaju wykształcone role, czy to administratora, czy to check usera, ale już na przykład ról, które pomiędzy projektami zajmują się, no właśnie, dozorowaniem tego, co się dzieje, jest bardzo mało. No mamy co prawda stewardów, ale stewardzi zasadniczo, no, nie mają specjalnie kompetencji, nie są przeszkoleni w zakresie dezinformacji. W związku z czym myślę, że tutaj jest jeszcze spore pole manewru. Możemy sporo zrobić, żeby w ramach ruchu Wikimedia wprowadzić pewien bardziej globalny nadzór przez społeczność. Ja pamiętam, że w 2008 roku, już o tym rozmawialiśmy, wprowadzono wersje przejrzane, co bardzo zmniejszyło wandalizmy. Natomiast wandalizmy to jest trochę coś innego, prawda? I w dodatku redaktorzy, którzy akceptują w tej chwili hasła, czyli te wersje przejrzane, to oni jak gdyby nie mają obowiązku sprawdzania zgodności ze źródłem tego, co ktoś podaje, tylko sprawdzają, czy to nie jest wandalizm. Tak, no bo trzeba pamiętać, że jakby zupełnie najniższego poziomu uszkodzenie Wikipedii to jest po prostu wandalizm, czyli wprowadzenie jakiegoś oczywistego, jaskrawego nonsensu. Z tym także musimy walczyć, no ale to nie jest jedyny sposób. Sprytne manipulacje, czyli właśnie wprowadzenie na przykład informacji ze źródłem, ale informacji, która tak naprawdę nie znajduje potwierdzenia w tym źródle, albo informacji ze źródłem zwodniczym, to jest już coś, co, no, nie mamy dobrze wykształconych systemów tutaj. Też jak spojrzymy na osobę, która zatwierdza edycję, to gdybyśmy wprowadzili wymóg, że ta osoba ma za każdym razem wszystko sprawdzać, to radykalnie byśmy podnieśli próg tutaj trudności. W związku z czym byśmy prawdopodobnie, owszem, troszkę lepiej sobie radzili z dezinformacją, ale znacznie gorzej z tymi banalnymi wandalizmami, co także jest przecież dla nas istotne. No dobrze, ale to w takim razie jakie mechanizmy powodują, że Wikipedia ciągle jest, no jakoś się broni przed tym, tak? Że, no, dyskusje, które toczą się w Wikipedii, może nie każdy użytkownik Wikipedii o tym wie, że potrafią się toczyć bardzo duże dyskusje na temat jakichś zmian w hasłach, prawda? O tym też rozmawialiśmy już w innych audycjach, że na przykład toczyła się taka dyskusja na temat miasta Gdańsk, które niektórzy użytkownicy chcieli, żeby nazywało się to hasło Danzig, bo przecież przez wiele lat to miasto miało tą nazwę, a nie Gdańsk, prawda? I tutaj chyba w tych dyskusjach ta merytokracja jest chyba właśnie takim istotnym elementem, prawda? Czyli jak gdyby powoływanie się na prawdziwe argumenty, chociaż trolle mają na celu wyprowadzenie z równowagi swoich oponentów. I jak to wykrywać, w którym momencie to się jak gdyby to już jest trolling, a już nie jest dyskusja. No, myślę, że to definicję tutaj teoretycznie łatwo wprowadzić, to znaczy troll ma na celu albo wyprowadzenie nas z równowagi, albo ma na celu to, żebyśmy zmarnowali czas, a nie ma tak naprawdę sam specjalnie żadnej opinii, jest mu zupełnie wszystko jedno w danej kwestii, natomiast osoba, która żarliwie broni danego punktu widzenia, no ma emocjonalny stosunek, a przynajmniej jest głęboko przekonana, że coś jest prawdziwe. Także teoretycznie takie rozróżnienie nie możemy wprowadzić, w praktyce oczywiście będzie trudno to rozróżnić. I w praktyce bardzo częstą strategią trolla nie jest wcale to, żeby nas obrazić, bo akurat na Wikipedii reguły przeciwko zachowaniom w jaskrawie, w oczywisty sposób nieuprzejmym, mamy całkiem dobrze rozwinięte i to działa, to trolle na Wikipedii bardzo często będą stosowały strategię, a to przeczytaj sobie te 5 artykułów i wrzuca 5 linków. No i dla mnie to podnosi próg wejścia w dyskusję, bo muszę przeczytać 5 artykułów, żeby mu odpowiedzieć chociażby, słuchaj, ale przecież to w ogóle nie jest na temat, albo słuchaj, przecież to te artykuły nie mówią tego, co ty twierdzisz. W związku z czym taka strategia zasypywania pseudoźródłami jest także, powiedziałbym, trollingiem. Myślę, że procedury, które mamy w tej chwili na Wikipedii, radzą sobie z tym względnie dobrze. I kluczowe jest tutaj to, że przekroczyliśmy pewien próg takiej
masy krytycznej, jeśli chodzi o liczbę osób zaangażowanych w edytowanie, którym zwyczajnie na tym zależy. I osoby, które są regularnymi wikipedystami, wikipedystkami, mają po prostu no, duży poziom przywiązania do tego, że chcą, żeby Wikipedia była świetnym projektem, żebyśmy dzielili się właśnie sumą ludzkiej wiedzy i dzięki temu zaangażowaniu, czyli dzięki temu, że komuś na tym zależy, to działa. A ludziom zależy także dlatego, że mają coś do powiedzenia. Że to nie jest tak, że jakaś amerykańska fundacja wszystko za nich zdecydowała, że to jest po prostu odgórny nakaz i mają reguły i muszą się ich słuchać, tylko mają poczucie, że mają sprawczość, mają wpływ na to, jakie będą reguły, mają wpływ na to, w jaki sposób to jest zorganizowane, czy wreszcie mogą zdecydować sami w lokalnej społeczności, co uważamy za dezinformację, a co nie. Bardzo uważam, to jest cenne i ważne i dlatego na przykład właśnie w Radzie Powierniczej się sprzeciwiam pomysłom temu, takim pomysłom, żeby odgórnie wszystko próbować uregulować. Owszem, są pewne rzeczy, które odgórnie można zrobić. Na przykład mamy w tej chwili Universal Code of Conduct, czyli takie uniwersalne, bazowe zasady zachowania, ale z tym trzeba bardzo postępować ostrożnie, dlatego że no, kultury się różnią, społeczności się różnią, wrażliwości się różnią i po prostu z San Francisco tego wszystkiego doskonale nie widać. Czy są właśnie jakieś metody, mówiłeś o sztucznej inteligencji, o machine learningu, które pozwalają na, nie wiem, zwrócenie uwagi na pewne zachowania jakiejś grupy osób albo jakiejś osoby konkretnie, która chce coś zepsuć w haśle? Tak, zdecydowanie. Wykrywamy trajektorie typowe dla trollingu czy dla wandalizmów. I jesteśmy w stanie to post factum chociażby zrobić, czyli jeżeli mamy wystarczająco dużo przykładów wandalizmu, to jesteśmy w stanie zauważać pewne wzorce za pomocą już maszyn. I te maszyny niekoniecznie będą dokonywały same jakichś działań, ale na przykład będą doświadczonym użytkownikom i użytkowniczkom dawały informację zwrotną. Słuchaj, przyjrzyj się temu proszę, bo nam się coś to wydaje podejrzane. W ten sposób zaczęliśmy walkę z wandalizmami dość skutecznie i moim zdaniem walkę z dezinformacją powinniśmy właśnie w ten sposób kontynuować, czyli używać sensownych połączeń nowoczesnych technologii, ale jednak z ludźmi. Wiele lat jeszcze upłynie, zanim będziemy mogli cokolwiek robić w pełni automatycznie. Wikipedia może nie jest głównym miejscem ataków, bo nie jest takim miejscem, w którym formułuje się opinia publiczna. To są bardziej media społecznościowe, takie jak Facebook, na które widzieliśmy, że też mają chrapkę całe państwa, prawda? Hakerzy, którzy przejmują pewne działania, które powodują, że stajemy się celem ataku obcego państwa. To mieliśmy dostrzeżone, to zostało podczas wyborów w Stanach Zjednoczonych i podczas bodajże głosowania nad Brexitem, prawda? Wikipedia prawdopodobnie na razie jeszcze nie jest narażona na tego typu ataki, ale prawdopodobnie z czasem dojdzie również i do tego. No, to myślę, że to jest temat jest bardzo złożony, dlatego że akurat dezinformacja na mediach społecznościowych ma troszeczkę inny cel. Tam jest cel bardzo doraźny. Chodzi o spowodowanie akcji w danym momencie, czyli w momencie zazwyczaj wyborów, podczas kiedy na Wikipedii chodzi bardziej o propagowanie pewnego punktu widzenia, propagowanie pewnej i idei pewnego sposobu patrzenia na świat. Mogę podać przykład z polskiego podwórka. No na przykład miałem taką dyskusję na Twitterze z osobą, która była w swoim czasie zaangażowana w bodajże Redutę dobrego imienia, obrony polskiego imienia za granicą i ta osoba miała bardzo poważne wątpliwości, że w przypadku bodajże komendanta getta łódzkiego była podana informacja, że była to osoba narodowości polskiej. No bo zdaniem tej osoby powinniśmy podawać wyłącznie, że to była osoba narodowości żydowskiej. Była to ciekawa dyskusja, dlatego że ona pokazywała z jednej strony troszeczkę, w jaki sposób działają kategoryzacje na Wikipedii, z drugiej strony pokazywała, że nie wszystkie niuanse językowo da się odzwierciedlić, bo w języku angielskim mamy słowo citizenship, które oznacza obywatelstwo, mamy słowo ethnicity, które oznacza narodowość etniczną, no i mamy wreszcie nationality. To jest taka narodowość w sensie bycia no, takim długotrwałym obywatelem danego kraju, kimś związanym z krajem, niekoniecznie właśnie etnicznie, ale właśnie już jeśli chodzi o narodowość taką, na co dobrego polskiego słowa nie ma. I o ile po polsku możemy mówić, że
No, obywatelstwo to nie ma znaczenia, paszportów można mieć wiele, a narodowość no to jest coś, co nas interesuje, ale pewnie też możemy powiedzieć, że jest kilka. O tyle w języku angielskim mamy jeszcze ten nuance nationality kontra ethnicity i tam chodziło o nationality, czyli o to, że ta osoba no, była narodowości polskiej, miała polski paszport, mówiła językiem polskim, była obywatelem polskim, ale także wychowała się w Polsce, mieszkała tu kilkadziesiąt lat i z tego punktu widzenia tego rodzaju informacja miała tam jak najbardziej rację bytu i miała sens. Natomiast oczywiście w artykule było też jasno powiedziane, że była to osoba, no, która przecież była także ethnicity, miała etniczność, narodowości etnicznej, żydowskiej. Tego rodzaju dyskusje nie mają dobrego rozstrzygnięcia, no, bo pomiędzy projektami my nie jesteśmy w stanie dobrze nawet takich rzeczy przetłumaczyć. Ale trzeba pamiętać, że polityka historyczna kształtuje się na Wikipedii. Czyli jeżeli ludzie się uczą czegoś o historii, to, co jest na Wikipedii, jak to jest sformułowane, będzie miało kluczowe znaczenie i w związku z czym musimy do tego bardzo poważnie podchodzić. Ja bym nie lekceważył dezinformacji na Wikipedii. Uważam, że ona ma wymiar co najmniej równie istotny jak dezinformacja polityczna na mediach społecznościowych. A czy nie sądzisz, bo też rozmawialiśmy ostatnio z Jarkiem Błaszczakiem na temat Wikidanych, że Wikidane mogą stać się takim elementem, który spowoduje, że no, te różnice pomiędzy wersjami językowymi znikną, prawda? I też nie będzie takiej możliwości wpływania na to, bo będziemy mieli globalną bazę danych, a nie każdy swoją bazę danych narodową, prawda? Czy językową. Pod pewnymi względami tak, aczkolwiek trzeba pamiętać, że niektóre rzeczy są agnostyczne względem kultury języka. Chociażby, nie wiem, data urodzenia, to jest rzecz całkowicie agnostyczna, a niektóre wymagają właśnie jakiegoś niuansu. No, podałem chociażby przykład tej narodowości i narodowości etnicznej. Będziemy musieli to jakoś rozstrzygnąć, gdyby to była sytuacja danych z Wikidanych. Ponadto lokalne projekty przecież będą decydowały, które elementy Wikidanych chcą wykorzystywać i w jaki sposób. Sympatie polityczne też można różnie zapisywać, prawda? Przykładowo, jeśli mówimy o kimś, że ktoś jest liberałem, to w języku polskim to znaczy zupełnie coś innego niż w języku amerykańskim, bo tam liberal to są ludzie, którzy są no, takimi centrosocjaldemokratami. Po polsku liberał to jest raczej osoba kojarząca się centroprawicą zdecydowanie, a w każdym razie na pewno niechętna podnoszeniu podatków, podczas kiedy liberał w Stanach to jest osoba, która jest jak najbardziej za podnoszeniem podatków. No tak. Te różnice kulturowe to też będą tutaj trochę przeszkadzać, prawda, w tej unifikacji. Dokładnie. W związku z czym ja nie wierzę w to, że będziemy mieli transparentną, w najbliższym czasie przynajmniej, transparentną, całkowicie agnostyczną, niezależną od języka i od kultury, strukturę bazy danych, aczkolwiek trzeba, gdzie tylko to jest możliwe, trzeba oczywiście to rozwijać i Wikidata to jest świetny projekt. Uważam, że ogromny postęp. Zresztą nie trudno jest mi ocenić, ale myślę, że tego rodzaju danych, które są niezależne od kultury, jest jednak bardzo, bardzo dużo, pewnie ponad połowa, w związku z czym to, że mamy projekt, który to adresuje, to jest super. A powiedz, co jeszcze dzieje się w ruchu, znaczy w fundacji Wikimedia, bo jesteś dosyć blisko związany, prawda, z fundacją Wikimedia, Wikimedia Foundation. Jestem w tej chwili członkiem Rady Powierniczej, ubiegam się w tej chwili o kolejną kadencję, to w sierpniu polecam wszystkim, żeby głosowali, oczywiście będzie mi miło, jak zagłosują na mnie, ale grunt, żeby w ogóle zagłosowali, bo to są przede wszystkim ważne wybory, dlatego że po pierwsze trzeba będzie dokonać onboardingu nowego szefa lub szefowej fundacji Wikimedia, w związku z czym do tego jest potrzebne doświadczenie. Po drugie, Rada Powiernicza się powiększa. Będziemy mieli koniec końców 16 osób, jeszcze nie w tym roku, ale ten proces będzie trwał. W związku z czym myślę, że jest bardzo istotne, żebyśmy teraz stworzyli pewien balans pomiędzy fundacją, ruchem, a także stowarzyszeniami ruchu Wikimedia. I myślę, że wyzwania na najbliższy czas to między innymi na przykład wypracowanie sobie dobrych procedur z tak zwaną Radą Ruchu, bo takie ciało też powstanie. I wypracowanie sensownych sposobów na wdrożenie strategii ruchu Wikimedia, bo przez wiele lat pracowaliśmy nad tym, żeby tę strategię 2030 wypracować, a teraz przyszła pora na to, żeby to zwyczajnie wdrożyć. I tu jest pies pogrzebany, jak to naprawdę w praktyce będzie wyglądało. Także myślę, że to jest super ważny moment w historii naszego ruchu i on może zdeterminować naprawdę na bardzo długo, w jaki sposób on będzie działał, a także wręcz, czy w ogóle będzie odnosił dalej sukcesy. No to temat na dodatkowe dyskusje. My rozmawiamy w lipcu 2021 roku. Audycja, prawdopodobnie podcast ukaże się po wyborach,
ale możemy zobaczyć, jak te wybory przebiegły i jaki jest ich wynik. Dziękuję ci bardzo. Profesor Dariusz Jemielniak był moim gościem. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. To był podcast Wikiradia z serii pod tytułem Jak Wikipedia zmienia świat. Zapraszam do subskrybowania w czytnikach podcastów. Główne z nich to Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts. Odcinki podcastu można również pobrać z Wikimedia Commons, gdzie znajdują się w kategorii Wikiradio. Ja nazywam się Borys Kozielski i dziękuję za uwagę, a gdybyście chcieli się ze mną skontaktować, to zapraszam poprzez e-mail boryskozielski@wikiradio.org. lub przez Wikipedię. Nazwa użytkownika, którą się posługuje, to moje imię i nazwisko. Do usłyszenia.